Selontra działa szybko i skutecznie również na gryzonie, które wykształciły odporność. Jak to możliwe? Na sukces preparatu selontra składają się trzy ważne czynniki – sposób działania, innowacyjna receptura oraz właściwe stosowanie produktu. Substancją aktywną selontra jest cholekalcyferol. W dawkach toksycznych substancja ta powoduje hiperkalcemię. To jej sposób działania. Cholekalcyferol jest substancją występującą naturalnie u wszystkich zwierząt. Jednak w dużych dawkach jest śmiertelny dla gryzoni. Chole kalcyferol produkowany jest w skórze zwierzęcia pod wpływem światła słonecznego i jest kluczowy dla regulacji poziomu wapnia we krwi. Jest on niezbędny przy różnych ważnych procesach fizjologicznych. Aby uzyskać odporność na chole kalcyferol, gryzonie musiałyby stać się na niego mniej podatne, co zaburzyłoby znacznie te procesy fizjologiczne, prawdopodobnie prowadząc do śmierci zwierząt. Dlatego nabycie odporności na chole kalcyferol jest bardzo mało prawdopodobne. Jednak zażycie śmiertelnej dawki cholekalcefyrolu powoduje utratę apetytu, a w efekcie zaprzestanie żerowania. W ciągu mniej więcej doby szczury i myszy zazwyczaj zjadają dawkę śmiertelną selontra w jeden dzień. Po dwóch do pięciu dniach od spożycia dawki śmiertelnej gryzonie giną. Gryzonie znane są z żerowania w sposób hierarchiczny. Oznacza to, że po jednym, dwóch dniach gryzonie dominujące przestaną jeść, umożliwiając dostęp do przynęty pozostałym gryzoniom. Dlatego możliwe jest zwalczenie plagi gryzoni w ciągu zaledwie 7 dni. Selontra to oszczędność czasu. Ponieważ Selontra przynosi efekty już po 7 dniach, a nie po trzech tygodniach, jak w przypadku rodentycydów antykoagulacyjnych, umożliwia to szybsze zwalczanie gryzoni. Utrata łaknienia i szybsze zwalczanie prowadzą do zmniejszenia zużycia przynęty nawet o 30%. Selontra to także oszczędność pieniędzy. Drugim ważnym czynnikiem jest innowacyjna formuła. Bardzo atrakcyjny smak selontra zapewnia jej skuteczne działanie na szczury i myszy, zarówno w mieście, jak i na wsi. Selontra w 99% składa się ze składników spożywczych, a badania wykazały, że szczury wolą ten preparat od burgerów czy kiszonek. Z uwagi na wysokie walory smakowe selontra, dawka śmiertelna spożywana jest przez gryzonie, zanim przestaną odczuwać łaknienie. Trzecim ważnym czynnikiem jest właściwe zastosowanie produktu. I tu wkraczasz do gry ty. Z powodu efektu utraty łaknienia, kluczowe znaczenie ma umieszczenie ilości przynęty odpowiedniej do wielkości populacji. Najważniejsze działania dla uświadomienia sobie ilości przynęty, jaką należy wyłożyć, to dokładny przegląd obiektu przed wyłożeniem przynęty dla określenia skali problemu. Kolejna wizyta po jednym, dwóch dniach od wyłożenia przynęty, aby upewnić się, że nadal dostępna jest jej odpowiednia ilość. Te trzy czynniki sprawiają, że preparat gryzoniobójczy Selontra działa szybko, ekonomicznie i bardzo skutecznie, umożliwiając zwalczenie gryzoni nawet w najtrudniejszych przypadkach.